początkiem sierpnia rząd przyjął projekt zmian do ustawy o monitoringu przewozów towarów wrażliwych, między innymi suszu tytoniowego, paliw czy też alkoholi. Działania rządu zmierzają do ograniczenia szarej strefy oraz wyeliminowania nielegalnego obrotu tymi towarami. Projekt zmian zakłada wprowadzenie obowiązku lokalizowania pojazdów, które przewożą tego typu towary. Takie lokalizowanie może odbywać się w oparciu o systemy zewnętrzne, które są zainstalowane w pojazdach, bądź też w przypadku braku takich systemów w lokalizator, który przedsiębiorca będzie mógł wyposażyć taki pojazd. Rząd zakłada, że oprogramowanie do takiego lokalizatora zostanie dostarczone bezpłatnie. W sytuacji, kiedy pojazdy będą wyposażone w zewnętrzny system do monitorowania bądź taki lokalizator, odpowiednie służby będą w każdej chwili mogły zweryfikować, w jakim miejscu znajduje się pojazd przewożący towary wrażliwe. Wdrożenie zmian umożliwi służbom kontrolnym skuteczniejsze realizowanie kontroli i wyłapywanie sytuacji, kiedy dochodzi do nielegalnego obrotu paliwami bądź transportowane są towary, które pochodzą na przykład z przemytu.